Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy musieli zdecydować, który wojan jest prawdziwy w Minecrafcie. Jak widzicie, znajdujemy się ponownie w naszym tutaj, że tak powiem, tunelu, moi drodzy. No i w dzisiejszym odcinku będą naprawdę mega dziwne i hardkorowe pytania ułożone przez mojego montażystę, więc zobaczymy, co on tam takiego wykminił. Na samym starcie zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę i wpadajcie tu, tutaj, tu. Tu to się wyświetla, tutaj możecie wejść, oczywiście nie musicie, ale możecie, bo to jest dobrowolne. No a moi drodzy, my, jak widzicie, przed sobą mamy takie rzeczy, których jeszcze nie było, bo musimy zdecydować, który wojan mówi prawdę. Który jest prawdziwy, który zdanie jest prawdziwe, więc no naprawdę będzie grubo. Zaczynamy, moi drodzy, odcinek. No i na wstępie mamy pierwsze pytanie. Uwaga, czy wojan ma prawo jazdy? No i tutaj mamy oczywiście odpowiedź tak, albo odpowiedź nie. Ja powiem wam szczerze, zastanawiałem się chwilkę nad tym przed nagraniem tego odcinka, no bo tak, po zdjęciu, tak, osoba, która nie zna wojana, nie? Co by mogła stwierdzić? Więc tak, na pierwszym zdjęciu w ogóle, jak gdy jest pomniejszone to zdjęcie, to to wygląda, jakby to auto było tak mega małe, w sensie tak mega wąskie, jak taka zabawka. Jakby to nie było z prawdziwego życia, no jest tutaj oczywiście wojan i 8 godzin później, nie wiem zbytnio o co chodzi z tymi 8 godzinami, ale jest to jego byłe auto, że tak powiem, Peugeotik. A na drugiej fotografii mamy jakieś samochody z Minecrafta chyba, za cenę 3 milionów dolarów. No i oczywiście poprawną odpowiedzią jest to, że Wojtek ma prawo jazdy, bo jakby go nie miał, no to by ani jeździł tym autem, ani tym nowym, więc no totalnie musimy tutaj pójść w tą odpowiedź, aczkolwiek ktoś, kto by tego nie wiedział, mógłby zaznaczyć odpowiedź nie, bo by stwierdził, a fajne samochodziki z Minecrafta, prawda? Więc może sobie pójdę w to, ale nie możemy tego zaznaczyć. Idziemy oczywiście w odpowiedź tak. No i to jest oczywiście poprawna odpowiedź. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. A więc, o kurde, słuchajcie, co to jest? To jest jakieś różowo. Ile wojan nie... O kurde, nie wiem, ile już wojan jest z Katiej. Dobra, musimy sobie zastanowić. Jakie mamy odpowiedź w ogóle? Rok albo 3 lata już? O kurde, dobra. Czekajcie, musimy się zastanowić, czy wojan jest już rok z Katiej. No ja w sumie tak bacznie obserwuję, że tak powiem, albo znam prywatnie wojana tak już ponad 1,5 roku chyba. No już wtedy był z Katiej, więc ta odpowiedź nam się nie zgadza. Chociaż no może to dopiero zaraz będą 2 lata i ta odpowiedź jest jeszcze aktualna. Kurde, musiałbym cię grubiej zastanowić, ale ta miniaturka chyba jest bardzo stara. To w ogóle Katia jeszcze wie, jak to wyglądała. To miała jakieś, kurde, brązowe włosy, rude się mówi włosy. No teraz ma już blond, nie? Więc troszeczkę się, że tak powiem, zmieniło. No a tutaj maskini oczywiście w Minecrafcie dalej ma rudę, ale to dlatego, że to jest już taki znak rozpoznawalny, prawda? Tak jak moja żaba, no. Wyobrażacie sobie mojego skina inaczej ubranego? No ja sobie nie wyobrażam chyba. Więc moi drodzy, oczywiście musimy tutaj wybrać poprawną odpowiedź, jaką są 3 lata. 3 lata to jest na 100%, nie uwierzę w to, że są tylko rok. Nie, niemożliwe to jest. Na pewno to będą 3 lata. Uwaga, 3 lata, dobra. Elo, mamy to, lecimy dalej. O Jezu, co to jest? Ile wojan ma subów na głównym kanale? Okej, okay, tutaj mamy jego główny kanał. To jest w ogóle z maskotką, z Wojan Shop. To jest taką maskotkę, niech sobie wbija na Wojan Shop. Co my to mamy? Minus 2 miliony, czyli mniej niż 2 miliony chyba. 2 miliony plus, czyli więcej niż 2 miliony. Okej, okay. Jeszcze do, nie wiem, niedawna, miesiąc temu, ta odpowiedź byłaby aktualna, ale w chwili obecnej ta odpowiedź jest aktualna z tego względu, że po prostu, moi drodzy, wojan wbił już 2 miliony subów i na pewno ma tam 2 albo 3 suby do przodu, że tak powiem. Czekajcie, ja sobie tylko poczęstuję się tutaj poteczką na noktowizję, bo przestaję, że tak powiem, leciutko widzieć szczegóły. No i to jest na pewno to. W ogóle wyłączmy sobie, moi drodzy, jedną rzecz, ponieważ mnie to bardzo denerwuje, te partyklesy walone z padówami stąd. Dobra, więc to na pewno są 2 miliony plus, nie ma co tutaj w ogóle się zastanawiać. Bardzo proste pytanie. Let's go. Mam nadzieję, że za chwilkę będą cięższe. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Czy wojan mieszka w Warszawie? Okej. Okay. Jest pytanie, czy jest odpowiedź nie. Jest w ogóle jakaś chyba wieś, jakaś stodoła. Tam jest w ogóle, kurde, ten Janusz chyba. Ej, nie, on tak wyglądał przez chwilę. Dobra. A na lewo mamy piękną naszą stolicę Rzeczpospolitej Polski, czyli Warszawę z pałacem kultury, że tak powiem, na czele. Prawda? Autobusy, znaczy tramwaje. No ja oczywiście w tym momencie, znaczy w tym miejscu byłem, bo tam jest dworzec, więc tam się no ogólnie wysiada, nie? Wysiada się, jak chce przyjedzieć do Bawki, no to tam się wysiada. Tam się, nie wiem, robi Fortnite Dance'a, jak chcecie na przykład, to robicie sobie coś takiego, nie? Jak stojąc w Warszawie, albo o, coś takiego, pereperem, no i wiecie, o co chodzi, nie? No i wtedy jest gituwa.
No oczywiście, że mieszkam w Warszawie. Kiedyś nie. Jeszcze kilka lat temu, no to bym musiał odpowiedzieć, że nie. Ale teraz oczywiście odpowiadam tak. To jest pewna odpowiedź. Co tu znowu robi kloc? Chwila. Czy Wojan lubi kloca? Tak, nie. Prosta odpowiedź. No moi drodzy, no tutaj nad tą odpowiedzią myślę nawet nie ma się co zastanawiać. Nie ma się w ogóle nad czym głowić, bo odpowiedź jest tak oczywista. W ogóle kurde, kloc, jakiego tutaj mama skina, że tak powiem. Ej, słuchajcie, mam pomysł. Jeżeli chcecie vloga z klocem, czyli z Q&A do kloca, czy kloc powróci, to zostawcie teraz komentarz i napiszcie, że chcecie. To ja oczywiście takiego vloga sam nagram z klocem. Dobra, w ogóle jak to wygląda, kurde. No ładny Batman, ale no nie skoczymy niestety w Batmania, bo to jest odpowiedź błędna. Wojan lubi kloca jak każdy. W ogóle tutaj kloc ma takie profilowe, jak ja kiedyś miałem z Minecrafta, z tą żabą taką podniesioną rękę do góry. Pamiętacie jeszcze te czasy? Kurde, kiedyś, że tak powiem, to było. Dobra, oczywiście odpowiedź to tak. Teraz mamy lepsze profilowe, chociaż tamte też błogi. Też błogi, ale dobra, wybieramy to oczywiście. Okej, mamy to. Lecimy tutaj. Czy Wojan wie, gdzie mieszka Palion? Okej, no po tym zdjęciu można byłoby już mniej więcej wywnioskować, gdzie on mieszka, bo zobaczcie, no przecież na tle widać kawałek jego altanki, ale no ja tutaj nie zdradzam dużo szczegółów. Nie? I odpowiedź tak. I tutaj klasyczne zdjęcie. No, oczywiście jest to odpowiedź tak, ponieważ nawet ostatnio na Sylwestrze, którego spędziliśmy wspólnie z ekipą, był Wojan, a to był dom Pawła, więc no moi drodzy, no łączy się to w jedną wielką całość, prawda? Łączy się to w jedną wielką półkulę ziemską, która orbitą przemierza wszystkie piękne kraje, tak? Kosmos, co ja w ogóle gadam? To? Oczywiście odpowiedź tak, oczywiście tutaj nie ma w ogóle nad czym się głowić, jest odpowiedź tak, oj, zobaczmy tutaj widzowie, pamiętajcie widzowie, nie wychodźcie znowu bez szalika, nie? Ubierajcie się ciepło, dobra, jest tak, let's go! Chociaż tak akurat było pytanie z kategorii oczywistych. Dobra, lecimy dalej. Czy Palion był kiedyś u Wojana? O! Dobre pytanie. Dobre pytanie, panie montażysto. Powiedziałbym, że bardzo dobre, nie? Ponieważ nie każdy jest w stanie odpowiedzieć na taką, że tak powiem, kwestię, prawda? No oczywiście, na lewym zdjęciu widzimy, że jest sobie pan Wojan przeniesieni do prawdziwego życia. Natomiast na drugim obrazku mamy Paliona Wojana Kady w dziecięcych nastrojach. Oczywiście odpowiedź tutaj na to pytanie to jest nie! Nigdy nie! No, widzowie, no, widzowie. Jak wy byście w to uwierzyli, co ja teraz powiedziałem, to bym się na was zawiódł, no przysięgam. Oczywiście, że tak, oczywiście, że Palion był kiedyś u Wojana, nawet wspólnie tam byliśmy, że tak powiem, ofensywnie, no. Więc oczywiście trzeba dać na tak, to jest ostateczna odpowiedź, oficjalna odpowiedź, że tak powiem, i na pewno dajemy na tak, na pewno dajemy na tak, lecimy do przodu, see. Tak, to jest to, let's go. Dobrze odpowiedziałem na kolejne pytanie. W ogóle jeszcze nie raz nie zginęłem, no ale jak ja bym mógł odpowiedzieć na jakiekolwiek z tych pytań źle, prawda? Czy Wojan ma wszystkie przyciski, które powinien mieć? Kurde, policzmy te w ogóle te przyciski. A więc tak, na głównym kanale za 100 tysięcy i za 1 000 000 subów to już są 2. Później na gamecie za 100 tysięcy, za 1 000 000 subów to już są 4. No i za 100 tysięcy na plusie, bo tam jeszcze bańki nie ma, ale pewnie za niedługo będzie, bo tam już to idzie w dobrą stronę, prawda? Więc ma aż 5 przycisków. No i z tego co ja pamiętam, to chyba ma je wszystkie, więc musimy odpowiedzieć chyba tak. Ale nie jestem, tego akurat pytania nie jestem pewny, ponieważ no kurde, nie pamiętam, czy odebrał wszystkie, czy nie. Chyba tak, ale nie jestem, że tak powiem, przekonany w 100%. Potka na niewidzialność leci w ruch. No i ja myślę, że chyba musimy po prostu pójść w odpowiedź tak. Nie ma tutaj chyba innej opcji. Albo nie? Nie, no raczej ma wszystkie. Dobra, wskakuję w tak bez zastanowienia. W ogóle co to jest za przycisk? Jakiś taki kurde diamentowy, jakiś platynowy. Bo tutaj mamy za 1 000 000 subów, tak? To jest taki klasyczny za 1 000 000, ale ten, moi drodzy, mój przycisk też tam wisi. Teraz go, co prawda, że tak powiem, nie widzicie. Ale no kiedyś jeszcze go na pewno zobaczycie. Dobra, wbijamy w tak. To jest oczywista odpowiedź na to pytanie. I tu mamy, o Jezu, co to jest? Ile Wojan ma obserwujących na Instagramie? Okej, dobra, jest takie stare zdjęcie, Wojtka. Co to jest? A tu co to mamy? Też jakieś z Minecrafta starsze. Dobra, mniej niż 200 000 lub ponad 200 000, okej. Czyli mamy do wyboru mniej więcej to samo. Znaczy, no, to samo, no. Jest odpowiedź albo poniżej, albo powyżej 200 tysięcy. No ja oczywiście, jako że jestem ekspertem od dziedziny Instagrama i nie ma w ogóle tutaj na czym główkować. Przepraszam, odwiedzowie, ale pamiętajcie, nie wychodźcie z domu bez strzelika, nie? I bez czapki. No to oczywiście muszę zaznaczyć na tak, ponieważ Wojan ma chyba z 215. Albo 16, jak trafiłem, to musisz po prostu, kurde, w komentarzu napisać, że jestem koksem, nie? Idź sprawdzić teraz do Wojana na Instagrama, ile ma obserwujących. Mi się wydaje, że 216, drugi widzu, więc
Zobaczymy, czy trafiłem. Dobra, no na pewno ponad 200 koła, nie? To jest oczywiste. Dobra, lecimy dalej. Z kim Wojan kiedyś nagrywał film? Okej, okay, mamy tutaj Abre i mamy tutaj Stewarta trzymającego jaszczurkę, być może ekipy. Nie, no nie wiem, czy ekipy. I trzyma sobie też jakiś łańcuch, kurde, nie wiem, co to jest za łańcuch. Obstawiłbym po tym, co tutaj widzę, oczywiście na Abre, ponieważ kiedyś oni sporo nagrywali, a Stewarta to tak, kurde, nie wydaje mi się, żeby w ogóle kiedykolwiek coś nagrali, więc oczywiście wybieramy odpowiedź na nasze lewo, nie na nasze prawo, tylko na nasze lewo się udajemy, wskakujemy z 360, bo to jest na pewno dobra odpowiedź. S! Dalej. Czy Wojan często robi streamy? Nie. To taki streamer, bądź tak, i zdjęcie z Hot 16. Okej. Przeanalizujmy, co to znaczy, że tak powiem, często. Często to jest, załóżmy, tak raz w tygodniu, okej? Albo nawet raz w miesiącu. Wojan ostatniego streama robił na przeceny w Wojan Shopie, chyba na Black Friday. A to już było, no ponad miesiąc temu, więc to na pewno nie jest odpowiedź tak, no. Regularny streamer, bo tutaj często, no to na pewno nie jest Wojan. No i Szczypson na przykład streamuje na Twitchu dość często, a za to Wojan ani na Twitchu, ani na YouTube tym bardziej, a nawet na Instagramie czy TikToku nie wspomnę o transmisji na żywo, więc na pewno to jest odpowiedź nie, po prostu stuprocentowo, nie było innej opcji, dobra. Czy Wojan to wzór do naśladowania? O kurde, ale tutaj, że tak powiem, pytanie... można tutaj źle odpowiedzieć. Dobra, więc mamy tutaj Wojana takiego z młodzieńczych czasów. Tutaj zresztą też, ale tutaj mamy nie, a tutaj tak. No i odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy Wojan to wzór do naśladowania? Oczywiście, moi drodzy, że tak. To jest po prostu potężniak na tym polskim YouTubie i takich ludzi to ze świecą szukać. No oczywiście, że zaznaczam tak. Następne, o! Dodaliśmy już do końca, więc moi drodzy, po prostu udało nam się ten quiz totalnie rozwalić. Nie odpowiedzieliśmy źle na żadne pytanie. Ostatnio mamy dobrą w ogóle pasę w tej rzeczy. Więc jeżeli chcecie więcej takich filmów, subskrybujcie kanał, łapeczkę zostawcie, a jutro pojawi się naprawdę mocny materiał. Zobaczycie zresztą sami. Czekajcie do jutra. Do usłyszenia, moi drodzy, siemano, pozdro.